Choć policyjne statystyki tego nie potwierdzają, osoby zajmujące się pomocą na rzecz ofiar przemocy domowej mówią o wzroście liczby jej aktów z uwagi na narodową kwarantannę. Dlaczego do przemocy dochodzi częściej i gdzie szukać pomocy? O tym opowiedziała nam psycholożka Danuta Hryniewicz. O wzroście liczby aktów przemocy domowej mówi dziś cały świat. Sytuacja, w której się znaleźliśmy, niestety sprzyja domowym oprawcom. Jedną z podstawowych strategii, jakie stosuje sprawca, żeby uzależnić od siebie ofiarę przemocy, to jest izolowanie jej. Czy tutaj on nic nie musi robić, bo on już jakby ma podane to na tacy. Natomiast ofiara przemocy w tej sytuacji jest w gorszej, powtórzę, gorszej sytuacji, bo ona nie ma możliwości jakby oddechu, nie ma możliwości wyjścia, porozmawiania, odreagowania, nawet jeżeli nie zgłaszała tego nigdzie wcześniej, to miała możliwość odreagowania, wyjścia, porozmawiania z koleżankami, czy ze znajomymi, czy do pracy, czy dzieci szły do szkoły, gdzie miały taki chwilowy oddech. Natomiast dzisiaj tego nie ma. Ale problemy rodzinne w okresie kwarantanny dotyczą nie tylko tych domów, w których już wcześniej występowała przemoc. Kiedy mamy ograniczoną przestrzeń, to jesteśmy ze sobą cały czas, to siłą rzeczy mamy między sobą więcej kontaktów. Jak jest więcej kontaktów, to wiadomo, że będą nie tylko te bardzo dobre kontakty, ale będą też sytuacje konfliktowe, będą sytuacje trudne. I znowu jakby wrócę do tego, że nie mamy co z tym zrobić. Jeżeli ktoś do tej pory, mówiąc tak trochę nieładnie, ale działaliśmy na autopilocie, wiadomo było, nie trzeba było się zastanawiać, prawda? Podejmować jakichś trudnych decyzji. Wystarczyło wyjść za drzwi, wystarczyło wyjść, ktoś nie mówił, że jestem zły czy wściekły, tylko mówił, idę z psem na spacer. Nie? Idę, umówiłem się z kolegami, umówiłam się gdzieś tam. Czyli była ta możliwość wentylowania emocji. Natomiast w tej chwili tego nie ma. A jeżeli to są jeszcze osoby, które jakby nie myślą o sobie tak, że ja jestem okej. Bo jak ktoś myśli o sobie, ja jestem okej, jestem w porządku, to on nie potrzebuje, żeby budować poczucie wartości własne, nie potrzebuje poniżać innych, nie potrzebuje ich obrażać, nie potrzebuje używać siły, nie? Bo ja jestem okej. I to jakby są sprawcy, którzy w tej sytuacji nie radzą sobie z tym, co się pojawia. A pojawia się coraz więcej emocji, szczególnie tych trudnych, co z kolei prowadzi także do przemocy wobec dzieci. Dziecko bardziej niż dorosła ofiara przemocy chroni sprawcę, bo i bierze winę na siebie. A jeżeli druga dorosła osoba, może to jeszcze podkreślić, widzisz, jak tatusia zdenerwowałeś. Widzisz, jakbyś tego nie zrobił, to mama by nie rzucała talerzami w ciebie, bo to taki konkretny przypadek. Czyli bierze winę na siebie. Poza tym, kiedy jest ofiarą, jest mało ważny. Czyli nie daje sobie prawa do tego, żeby starać się o pomoc. Bo czasami myśli sobie, no teraz to jest taki czas, że wszyscy mają dużo więcej do roboty. A ponadto jeszcze dla dziecka rodzic jest Bogiem, bo nawet on, jeżeli on ma kilkanaście lat, to ono wie, że samo nie przetrwa, że do tego ta rodzina jest mu potrzebna. I mówiliśmy też o tym, że dorośli się denerwują, bo to napięcie i tak dalej, ale dorośli mamy dojrzały układ nerwowy. Dzieci mają ten układ jeszcze niedojrzały, w związku z czym ich zachowania szybciej mogą się zmieniać, mogą być bardziej labilne emocjonalnie. Ale przemoc to nie tylko znęcanie się fizyczne, szczególnie w dobie pandemii, gdzie wiele osób utraciło dochody, może ona przybierać także formę ekonomiczną. Może żona trzyma kasę, mówimy, trzyma bank, bo to lepiej załatwi, to lepiej zrobi, to coś tam i my nie mamy dostępu do pieniędzy. Mówi, tu masz 100 zł na swoje wydatki na 2 tygodnie i koniec, prawda? I w którymś momencie orientujemy się, że
nie mamy nic do powiedzenia na ten temat, że nawet jeżeli moja pensja jest wyższa niż pensja sprawcy przemocy ekonomicznej, to i tak on podejmuje decyzję. Musimy nauczyć się wspólnie podejmować decyzje i te finansowe też. I teraz dochodzimy do sedna tego, jak sobie z tym radzić. To, co powtarzamy przy różnych trudnych sytuacjach, konieczna jest rozmowa. A kiedy rozmowa nie pomaga, trzeba interweniować. Gdzie więc szukać pomocy? Problem jest tylko w tym, że w tej chwili ten sprawca bardzo często jest cały czas w domu. W związku z czym kontroluje nas cały czas. Zagląda do telefonu, patrzy, co tam robimy przy komputerze. A jeżeli to jest rzeczywiście sprawca, to krzyczy, a z kim rozmawiasz? A co mówisz? A jeszcze podsłuchuje, prawda? Czyli ta trudność istnieje i powstały już też formy, że tak powiem, zaszyfrowanego zwracania się o pomoc, ale to jakby nie będę mówiła na wizji, bo wtedy wszyscy o tym wiedzą, prawda? W Raciborzu mamy na Miedonii i tam, gdzie mamy ośrodek dla matki z dzieckiem, tam są też miejsca dla ofiar przemocy. Warto także skorzystać z pomocy policji, ośrodka pomocy społecznej czy telefonicznie z niebieskiej linii, która funkcjonuje codziennie między godziną 12 a 18 pod numerem 22 668 7000. Można także skorzystać z pomocy wysyłając e-mail na adres poradnia@niebieskalinia.pl.